Dzisiaj będziemy rozmawiać o coming outach. Część z Was jest pewnie przed nim, część pewnie już po. Pewnie Wasze coming outy były różne, tak jak różne coming outy były naszych gości i gościń. Zapraszam. Cześć, jestem Kacper i jestem osobą transpłciową męską. Cześć, jestem Karolina Jackowska i jestem osobą queerową. Łukasz Jurewicz, osoba aktywistyczna Lambdy Szczecin i grupy Stonewall. Nazywam się Dagmara Przymus. Cześć, nazywam się Subartel. Hej, jestem Mateusz i jestem gejem. Outowałem się kilka razy, bo najpierw jako osoba biseksualna, potem jako lesbijka, potem jako transpłciowy mężczyzna i z powrotem, powiedzmy, jako osoba biseksualna, bo po prostu zniszczyłem sobie obraz konstruktu płci w głowie przez ten czas. Więc pierwszy coming out miałem, jak miałem 16 lat, ale najważniejszy był dla mnie ten, że jestem osobą transpłciową i wtedy miałem 21 lat, dokładnie w urodziny. Wyautowałam się jako osoba aseksualna w wieku lat 22. Na coming out przed rodzicami zdecydowałam się parę miesięcy temu, czyli jak miałam niecałe 23 lata. Na początku wyszedłem z szafy jako gej przed moją mamą, kiedy miałem 15 lat. Później to potoczyło się tak jak domino. Dowiedział się mój tata, dowiedziała się moja siostra i reszta rodziny. Mój jeden z takich pierwszych istotniejszych coming outów, takich poważniejszych, miał miejsce, myślę, w okolicach 17-18 roku życia. Kiedy wyautowałem się przed rodzicami, miałem 20 lat. Mojej dziewczynie, to znaczy ona już wcześniej wiedziała, ale to był taki dzień, kiedy ja przed sobą też przyznałem, że tak, że jestem transem po prostu. Więc chyba bardziej dla siebie niż dla niej zrobiłem coming out wtedy. Pierwszą osobą, której się wyautowałam, była dziewczyna, z którą się wtedy spotykałam. Pewnego niedzielnego poranka stwierdziłam, że zadzwonię do mojej mamy i popłaczę, że bardzo chciałabym być z nią zawsze szczera. Przyjęła to dobrze. Ten proces coming outu przed rodziną, tego pierwszego, był trudniejszy i on przebiegał znacznie wolniej. Ponieważ z każdym osobno musiałam rozmawiać na ten temat. Mój drugi coming out jako osoba niebinarna był coming outem w internecie. Napisałam post o swojej identyfikacji płciowej, udostępniłam go na swoich mediach społecznościowych i wszyscy dowiedzieli się naraz. Powiedziałam o tym mojej przyjaciółce z liceum. Mój coming out przed rodzicami wyglądał dosyć zabawnie, bo to były święta Bożego Narodzenia. Mój coming out przed tatą wyglądał tak, że ja spotykałem się wtedy z pewnym chłopakiem i pisaliśmy do siebie listy, takie tradycyjne, na papierze. I ja ten list zostawiłem na swoim biurku i ten list przeczytał mój 10-letni brat, który zaniósł ten list do mojego taty i obaj go przeczytali. I zupełnym zbiegiem okoliczności ja się wtedy wyautowałem też przed moją mamą z własnej nieprzymuszonej woli. Więc to były bardzo interesujące święta. To był dziwny dzień, ale nie było żadnej reakcji. Mi ulżyło, więc jeżeli autowałem się sam sobie, to tak ulżyło mi po prostu, że już wiem. I wszystkie te puzzle zaczęły się składać w całość. Mam wrażenie, że reakcja była tak pozytywna, że po prostu nie mogłam liczyć na bardziej pozytywną. Moja mama była bardzo wspierająca. Myślę, że musiała się domyśleć, ponieważ bardzo prężnie od 4 lat działam w różnych aktywistycznych organizacjach. A myślę, że nie była zdziwiona. Na pewno była bardzo wspierająca, bo wie, że jednak ciężko jest być osobą nieheteronormatywną w Polsce. Gwiazdka była bardzo udana. Reakcje na moje wyjście z szafy były różne. Oczywiście indywidualne, zależały od osób i tego, jakie mam z nimi relacje. Na przykład moja mama zareagowała bardzo pozytywnie. Od razu pierwsze, co usłyszałam, to, że mnie nadal kocha i nic się nie zmienia w tej kwestii. Mój tato i część rodziny mieli taki stosunek dość oschły, niepewny. Na początku dość taki zimny i zrobili taki krok w tył po moim wyjściu z szafy. Z czasem to oczywiście zostało wypracowane i teraz nie uważam, żeby nasza relacja była przez to gorsza czy zła. Jeśli chodzi o moje wyjście z szafy jako osoba niebinarna,
to reakcje były przede wszystkim pozytywne, ale myślę, że dlatego, że od lat już funkcjonowałem jako osoba nieheteronormatywna, więc był to tylko dodatek. I reakcje nie były negatywne czy pozytywne, po prostu dostawałam pytania na ten temat, które miały uściślić moje wyjście z szafy, opowiedzenie o tym i pomóc zrozumieć osobom to dokładniej. Niestety reakcja na mój coming out nie była taka, jakbym się tego spodziewała, ponieważ moja przyjaciółka zareagowała w oparciu o stereotypy, które krążą wokół osób biseksualnych i potraktowała tą moją orientację psychoseksualną jako jakąś fazę, która na pewno mi po prostu przejdzie. Reakcja moich rodziców na coming out była, mam wrażenie, taka dość typowa, to znaczy w moich rodzicach nie było złej woli. Natomiast było bardzo dużo na początku niezrozumienia i strachu. Związanego z tym, że po prostu bali się o mnie, bali się o to, jak mi się będzie żyło i czy ja będę szczęśliwy. Mam wrażenie, że oboje musieli to sobie trochę przetrawić i poukładać w głowie. To trochę trwało, ale jak już sobie to ułożyli, to wszystko było super i w tej chwili są super aktywistami i mój dom rodzinny jest obwieszony tęczowymi flagami. Niestety zawsze to powtarzam, ale żyjemy w kraju, w którym trzeba najpierw pomyśleć o tym, czy jesteśmy bezpieczni przed coming outem i że nie trzeba się outować i że czasem życie w szafie jest najbezpieczniejszym rozwiązaniem i że nie trzeba tego robić. Myślę, że wszystkim osobom, które się zastanawiają, czy chcą się wyoutować, powiedziałabym, żeby pomyślały, dla kogo to robią, bo moim zdaniem coming out jest przede wszystkim dla osoby, która się outuje. Niekoniecznie jest dla otoczenia i nie dlatego, że ktoś poczuje, że powinien. Chciałabym powiedzieć, że w porządku jest nie wiedzieć, jako kto chcemy się identyfikować, że w porządku jest nie wiedzieć, jak to zrobić i sądzę, że mimo, że mój coming out nie był jakiś książkowy i że on cały czas trwał i będzie trwać, to nie zmieniłabym go. Do wszystkich osób, które są przed coming outem, mogę powiedzieć to, co się powtarza zawsze. Że faktycznie ta decyzja o wyjściu z szafy może być trudna i wydawać się przerażająca, ale choć samo doświadczenie nie jest tym najbardziej komfortowym w naszym życiu, to po nim jest tylko lepiej. Po nim wszystko jest łatwiejsze, wszystko jest bardziej autentyczne. Wyjście z szafy daje takie uczucie zrzucenia ogromnego ciężaru, plecaka negatywnych, ukrywanych doświadczeń, które niesiemy ze sobą do tego momentu. Więc tak jak wszyscy powtarzają, wyjdźcie z szafy, a na pewno będzie lepiej i łatwiej. Zróbcie to oczywiście w komfortowych warunkach, w bezpiecznych warunkach, kiedy zdecydujecie się na ten coming out, kiedy będziecie osoby gotowe. Ale mogę wam powiedzieć, że z każdym dniem na pewno po tym coming outcie będzie lepiej. Osobom, które są jeszcze przed swoim coming outem, chciałabym powiedzieć, że na pewno warto się wyoutować, ponieważ będziecie mogli i mogły żyć wtedy w sposób zgodny ze sobą. Natomiast warto to dobrze przemyśleć, zrobić to bezpiecznie i na swoich warunkach. Osobom, które są jeszcze przed coming outem, powiedziałbym, żeby dały sobie czas, żeby zadbały o to, żeby ten coming out był na ich warunkach. Jeśli nie są jeszcze samodzielne, to może nie jest najlepszy moment na to, żeby się wyoutować. I żeby pamiętały, że to, jak się czują teraz, jest przejściowe. I żeby pamiętały, że za jakiś czas, za kilka miesięcy, lat będą czuły się w zgodzie same ze sobą. Cześć, jestem Dominik Hek, jestem psychologiem i seksuologiem. Przede wszystkim odpowiedzieć sobie na pytanie, czy już jesteśmy gotowi, gotowe na to, żeby się ujawnić. To jest bardzo ważna decyzja życiowa i myślę, że dla osoby LGBT+, to jest jedno z takich najbardziej przełomowych wydarzeń. Oczywiście, kiedy w końcu będą w Polsce legalne śluby czy adopcje dzieci, to pewnie to będzie takie najważniejsze wydarzenie. Natomiast na ten moment, no coming out, taka chwila, w której mówimy o tym, że jesteśmy osobą nieheteroseksualną, nie cispłciową, to jest właśnie
właśnie wydarzenie w życiu, w którym wszystko się zmienia. Od tej chwili mówimy głośno o tym, kim jesteśmy, więc mam takie wrażenie, że przede wszystkim przed coming outem należy się spytać samego siebie, samą siebie o to, czy to już jest ten moment, czy ja jestem w stanie udźwignąć wszystkie konsekwencje tej decyzji, bo one mogą być zarówno pozytywne, jak i niestety też w naszej rzeczywistości bardzo negatywne. Więc bardzo ważne jest to, żebyśmy byli bezpieczni i bezpieczne, żeby zrobić to w takich warunkach, które będą dla nas komfortowe. Ja bym powiedział, że wszystkie osoby warto informować ze względu na to, że im więcej osób LGBT+ jest ujawnionych, tym jest większe poparcie dla postulatów związanych z równouprawnieniem, więc to jest w interesie nas wszystkich, żeby jak najwięcej osób ujawniało się i głośno mówiło o tym, kim jest. Natomiast pewnie w takim wymiarze indywidualnym najważniejsze jest, żeby ujawnić się przed najbliższymi osobami, czyli rodziną, osobami na uczelni, w szkole, w pracy, w najbliższym otoczeniu. I dla większości osób LGBT+, właśnie coming out przed rodzicami jest takim najbardziej istotnym wydarzeniem i to głównie o tym rozmawia się w psychoterapii czy na forach internetowych, czyli jak powiedzieć mamie, jak powiedzieć tacie, czy powiedzieć starszemu rodzeństwu, czy powiedzieć kuzynowi i kuzynce i oni na przykład pomogą w ujawnieniu przed rodzicami. Więc myślę, że jeżeli jest jakaś osoba, która zastanawia się nad tym, przed kim się ujawnić, no to pewnie właśnie myśli o swoich rodzicach. Gdzieś tam w dalekiej kolejności są pewnie osoby z pracy, z uczelni, ze szkoły, a na samym początku są to rodzice. Badania pokazują, że zazwyczaj osoby ujawniają się najpierw przed swoimi znajomymi, koleżankami, kolegami, później przed rodzicami. Zazwyczaj pierwsza jest mama, później dopiero tata. Czasami ten tata też dowiaduje się na przykład od mamy o dziecku, więc kolejność wygląda w ten sposób. Ale ja jestem takiego zdania, że coming out to jest sytuacja, która trwa przez całe życie. Żyjemy w społeczeństwie heteronormatywnym, cisnormatywnym, więc jest z góry założone, że wszyscy jesteśmy hetero, że wszystkie jesteśmy cis, więc w pewnym momencie trzeba wyprowadzić z błędu otoczenie i powiedzieć głośno o tym, że jesteśmy osobami należącymi do mniejszości, że jesteśmy osobami nieheteroseksualnymi, nie cispłciowymi, więc to jest proces, który trwa całe życie. Za każdym razem, jak wchodzimy w jakieś nowe środowisko, to kolejny raz o tym informujemy, więc myślę, że im szybciej się zacznie, tym lepiej. Myślę, że warto ujawnić się wtedy, kiedy jest się gotowym, ma się poczucie komfortu i bezpieczeństwa. Wiemy, że ta sytuacja nam nie zagrozi. Myślę, że taką reakcją, którą każdy i każda raczej oczekuje od coming outu, no to jest reakcja pozytywna i taka byłaby idealna. W perfekcyjnym świecie to pewnie byłoby po prostu stwierdzenie aha, bo tożsamość płciowa, orientacja seksualna to jest normalna zupełnie cecha tego, kim się jest, element różnorodności, który nie jest ani sensacją, ani ujmą, więc wystarczy pewnie to po prostu stwierdzić na zasadzie, aha, no ta osoba taka jest i tyle. Ale niestety czasami zdarza się tak, że coming out jest przyczynkiem do tego, żeby traktować osobę w jakiś określony sposób w ramach osoby sensacyjnej, osoby, która szuka uwagi, więc niestety często osoby LGBT+ spotykają się z taką reakcją w charakterze plotki, rozgłosu. Dalej gdzieś idąc w tym kierunku, no mamy też do czynienia z reakcjami negatywnymi, czyli z odrzuceniem, brakiem akceptacji, brakiem na przykład zgody na to, żeby zwracać się do osoby w innych zaimkach czy preferowanym imieniem. I to są pewnie sytuacje bardzo trudne, z którymi osoby mierzą się i o których rozmawiają później na przykład w psychoterapii czy podczas spotkań ze znajomymi. Ale no, sytuacja nie jest aż tak dramatyczna, bo bardzo często zdarzają się również reakcje pozytywne. Ja czasami słyszę od moich pacjentów i pacjentek nawet o tym, że dziadkowie, babcie reagują bardzo pozytywnie na coming out. Osoby z zupełnie innego pokolenia są nastawione do tego aktu jako właściwie do takiego symbolu zaufania. Rodzice czasami też mówią mi o tym, że informacja o transpłciowości dziecka czy nieheteroseksualności dziecka jest dla nich takim oznaczeniem tego, że dziecko im ufa, że to jest odbierane bardzo pozytywnie, więc myślę, że można też mówić o całkiem pozytywnych reakcjach na coming out, dokładnie takich, jakich się oczekuje.
Myślę, że wymuszenie coming outu, czy w ogóle outing, to jest forma przemocy i absolutnie nie ma na to zgody, na takiego typu zachowanie, manipulacje, wymuszanie, straszenie coming outem. To niestety się zdarza, szczególnie wtedy, jeżeli osoba ukrywająca się piastuje jakieś ważne stanowisko, czy ma posłuch w społeczeństwie. I jeżeli jest osobą nieheteroseksualną, niecispłciową, to wiadomo, że ten fakt można przeciwko niej wykorzystać i faktem takim straszyć, wymuszać. Myślę więc i często też do tego zachęcam, żeby osoba taka popracowała nad gotowością do ujawnienia się na własnych zasadach, bo to jest to, co można zrobić, żeby poczuć się autentycznym, autentyczną i sprawnym, sprawną w swoim życiu, czyli właśnie samodzielnie zadecydować o tym, kiedy ujawnię swoją orientację czy tożsamość. Więc zapobieganie takiemu outingowi czy manipulowaniu za pomocą outingu jest właśnie to, żeby ujawnić się samodzielnie, żeby zdecydować o tym, że to jest ten moment, kiedy ja chcę głośno o sobie powiedzieć. Pamiętajmy, że nie mamy prawa nikogo namawiać, nikogo podpuszczać czy dawać dyskretnych sugestii w jakimś publicznym przekazie, sugerując, kto jest, a kto nie jest osobą LGBT+, bo to jest prawo każdego i każdej z nas, żeby się ujawnić wtedy, kiedy będziemy gotowi, gotowe. Pamiętając też, że w naszym społeczeństwie ujawnienie kogoś może na tę osobę niestety ściągnąć niebezpieczeństwo. Jeżeli znajomi odwrócą się od ciebie po coming outcie, to chyba znaczy, że to byli nieodpowiedni znajomi. I myślę, że tak można to skomentować. Nie istnieje coś takiego jak bezpieczny coming out, po którym nikt się ode mnie nie odwróci. Bo niestety wtedy, jeżeli osoby się od nas odwrócą, to będzie ich problem. To znaczy, że te osoby nie mogą sobie poradzić z jakimś faktem o nas i jest to jakby z ich strony pewna trudność. To, że jesteście osobą LGBT+, nie jest żadnym problemem. To reakcja innych na tę sytuację może być takim problemem. Ja swego czasu prowadziłem warsztat o tytule Coming Out z efektem wow, gdzie osoby LGBT+, uczyły się wspólnie w grupach, jak dokonywać coming outu, opracowywały razem pewne strategie, ale wiadomo, że to nie jest rzecz, którą da się zaplanować, że dzisiaj o 16 powiem to w ten i w ten sposób, bo działają bardzo różne czynniki. Myślę więc, że to nie od nas do końca zależy, jaka będzie ta reakcja. Oczywiście można wybadać teren. Ja czasami zachęcam szczególnie dzieci i młodzież do tego, żeby na przykład obejrzeć z rodzicami jakiś film, w którym jest wątek LGBT+, i zobaczyć, jak rodzice na to zareagują. Szczególnie w zeszłym roku, kiedy się bardzo dużo działo w Polsce. Osoby oglądały w domach, no bo cały czas jest pandemia, wiadomości i podczas pokazywania różnych wydarzeń, czy to był Marsz Równości w Białymstoku, który był brutalnie spacyfikowany, czy to były protesty czerwcowe. Osoby później mówiły mi o tym, jak ich rodzice komentowali tego typu wydarzenia i na tej podstawie mniej więcej wyczuwali, czy to jest dobry moment, żeby o sobie powiedzieć, czy nie. Myślę więc, że takie zostawianie pewnych poszlak, czy też badanie terenu, to jest dobry sposób na to, żeby jakoś się przygotować i zadbać mniej więcej o ten bezpieczny coming out.